Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, oto przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 4. W poprzednim odcinku poznaliśmy potężną babcię, która ma minigana, którego ja bym bardzo chciał. I ja w tej grze minigana dostanę. Czy tego ktoś chce, czy tego ktoś nie chce. Ja minigana dostać muszę. Okej. Okay. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Był to bardzo fajny poziom. Był to bardzo długi poziom, 38 minut. I mamy wynik 78 milionów. I teraz kolejny poziom mamy Machina ex Deus, czyli Deus ex Machina. Jak to chce mówić, tak ktoś będzie mówił. Kontynuujmy. Pamiętamy kascenkę poprzednio z naszą babcią, muszę to przecież tak jest nasza babcia tutaj, widzicie. Nuna. A my się musimy przeprawić, okej. Okay. Była aktualizacja, odnosiła się do Halloween i ogólnie teraz będziemy mieli rzeczy sezonowe w grze, krótko mówiąc. Czyli na przykład jak będą święta, to też będę nagrał odcinek specjalny pokazujący co i jak. Tam coś mamy różowego, jak widzicie. Ciekawe. Okej, okay, i niestety na Halloween nie udało mi się nagrać odcinka i nie zobaczymy niestety kontentu halloweenowego. Aczkolwiek może mógłbym sobie cofnąć datę w komputerze i zobaczyć jak to wygląda. Nie mam pojęcia. Nie będziemy teraz próbować, nie będziemy teraz kombinować. Polecimy sobie dalej, o, są przeciwnicy już, ale ja pierwsze co najważniejsze chcę zestrzelić drona. Chyba mi się nie udaje. Udało mi się, dobrze. Faszyści! Okej, mamy klej. Klej to jest bardzo zła informacja. Ale spróbujmy sobie poradzić, no dobra. Po kolei. Panowie, au, au, au. Da, mogę w ogóle przejść jeszcze nie tym guzikiem, proszę bardzo. Właśnie, dwie. Jeszcze pamiętam, jak tą grę się gra, what the fuck. Okej, kleje są bardzo niebezpieczne w tej grze, ponieważ mamy te łańcuchy, na które musimy uważać to bardzo. Ginąć, panowie. Benac? Benac? Chodź, 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 chodź. Babcia, dajesz radę? Ty już nie strzelasz w ogóle. Chyba tam, ktoś tam strzela, a nie cały czas. Minigun jest po to, żeby cały czas strzelać, babciu. Wiesz, babcia jest stara, może babcia nie ogarnia, ale... Trzeba strzelać tego cały czas, żeby był jakiś efekt. Dobra, muszę się ewakuować. Aaaa! Jestem zamknięty między klejami. O Boże, ile ich jest. Nie mam gdzie iść? Nie mam gdzie iść? Nie mam gdzie iść? Umrę tutaj, umrę tutaj. Fucking hell. Jak do tego podejść? To jest moje pytanie. Nie mam żadnego pojęcia, tak całkowicie szczerze. Ho. Rakietami może? Spróbujmy rakietami. Jak mi to nie podziała, to mamy jeszcze gazety także. Także cool. Dobra, porozstawiamy trochę rakiet, zobaczymy co nam to da. O, w ogóle włączyłem numerki do damage'u przeciwników. Co może być ciekawe? Bardziej arcade'i się robi wtedy serio tam, no ale może to będzie fajny dodatek, zobaczymy. Dobra, dobranoc panowie, bo tu naprawdę się robi gorąco z wami. I te łańcuchy jest ciężko ominąć. Kiedyś się dało... W poprzedniej grach się łatwiej omijało te łańcuchy. Tutaj już coraz ciężej jest. Dobra, rakiety zrobiły robotę. Teraz musimy się ratować czym innym, na przykład granatnikiem. Bo ich tu jest masa. Mamy mało granatów też. I też nie widzę co robię zbytnio. Okej. Okay. Come over here! Let me give you a lesson. Okej, okay, I don't know what to do. Muszę czymś szybszym strzelać, bo to jedna rada inaczej. Dostałem życie z nich. Fajnie. Dobra, mi się wydaje, że będziemy musieli się przerzucić na karabin szturmowy, bo to się nie uda inaczej. Mam tutaj rzeczy, których nie wziąłem, zapomniałem totalnie. Oh god, teraz za późno już trochę jest. No teraz trochę za późno już jest. Okej, okay, próbujemy. Próbujemy karabin szturmowy. Dwa nawet. Nawet dwa! Pieprzone klej, ile ich tu jest? Daliśmy radę. Good work, Americano! I'm proud of you. I must go get my rocket launcher now. Yes! Yes! Fool, it is heavy. Yes! Give me this! Yes! Thanks, I've actually handled one of these before. By the way, how do I get to the Vatican? Oh, it's easy. Go around the castello and then turn left through the park. Go straight ahead, and there you can find Papa Mobile. I'm not sure that's my kind of ride. Silly boy. He's the new Papa Mobile. Il Papa have it made all special. You see, he's good. Now go. Yes!
1000 amunicji, fucking hell, okej. Okay. Dobra, panowie, macie przesłane! Yes! Yes! No jeszcze bez przelumywania, bez niczego! Napierdalamy i lewlecie! O mój Boże! Tak, to jest piękne! Au, 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 au! Czemu nie ginąłeś? To jest moje pytanie. Czemu niektóre nie giną? Ile leci dronów? Czy wy to widzicie? Życie, 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 życie. O fucking hell. What? Co tu się w ogóle dzieje na tym poziomie? Będę ten poziom powtarzał i to strasznie dużo ilość razy coś mi się wydaje. Tak! O mój Boże, tak, 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 tak! Więcej, więcej przeciwników mi dajcie! Jak mam minigun, to możecie mi dawać ile i tylko wlezie. Zaczynamy wykonać amunicji pomału, ale to nie będzie problemem dla nas. To będziemy nową i będziemy siekać dalej. Zachowuję się jak psychopata, no ale mamy minigana, panie i panowie. To jest, minigun to jest najlepsza broń. Najlepsza rzecz w Siriusamie, jaka powstała kiedykolwiek. Fight me. To jest najlepsza broń, jaka powstała w Siriusamie w historii. Wow, okej. Okay. Czy mamy tu amunicję do minigana? Tak, jak najbardziej. 50, no ale nic. Mamy 50 amunicji do minigana, świetnie. To było coś. To muszę się uspokoić. To było coś. God damn it. Dziękuję, babciu. Jesteś ko. Musisz się wrzucić jakie. Możemy się zamienić. I mean, ja mam. Okej, jakie w ogóle mamy gazety? Powoduje szansa. A, ale to byłoby fajnie użyć tutaj. Właśnie w tym. O, to w ogóle mamy teraz bronie pokazane. Nie wiem, czy mieliśmy wcześniej, ale teraz mamy pokazane tutaj bronie. Fajnie. Syrem gniewu na przykład. Fajnie to wszystko wygląda. Co to biorę? Oby nie. A, po prostu do przodu powoli idę, okej. Okay. Wystraszyłem się. Amunicja do minigana kolejna. Mamy 100. 102. Okej, okay, idziemy. Znajdź Papa Mobile. W porządku. O, to było coś. O mój Boże, o mój Boże. Mamy minigana, nareszcie. Na 8 poziomie dostajecie minigana. Strasznie późno, ale to jest zrozumiałe, no nie? Taka broń musi być oczywiście na późniejsze etapy. Jestem przeszczęśliwy. Ja człowiek dostaje minigana w Siriusamie. Już jest sprzedany. Naprawdę. God damn it. Okej, co my tu mamy? Mamy upgrade, nareszcie. Lecimy. Co my tu możemy za upgrade sobie zrobić? Co my tu mamy? Shade i przeładowuje w trakcie sprintu. Zwiększa dystans, w którym możesz inicjować ataki wręcz. A co widzimy potem? Proszę się załamać prędkością nawet w trakcie celowania. No tu mamy. No tu mamy po prostu ataki wręcz na dużych przeciwnikach, krótko mówiąc. Tu jest minigun narysowany. Dwie sztuki minigana w ręce. Wiem, że ludzie by chcieli to zobaczyć. I ja. Różne rodzaje broni jednocześnie, ciężkiej broni, czyli na przykład wyrzutnie rakiet. Ale to też byłoby bardzo fajne. Nie. Minigun. Minigany. Dwa minigany w rękach. Holy shit! Holy shit! Jesus Christ. Okej. Ja jestem sprzedany. Totalnie, kompletnie jestem sprzedany. Wow, a mój sobie 200 amunicji do minigana, yes! Im więcej, tym lepiej. Tam mam amunicję jeszcze, gdzie mam iść w ogóle? Tam, okej. Okay. Sobie zjedziemy na bok na razie. Teraz sobie wyciszę grę, bo siebie nie słyszę. A teraz bardzo duży minus, bo jeżeli siebie nie słyszę, zacznę krzyczeć. Teraz minus, kolejne 200 amunicji do minigana. Kolejne 200? Tak, kolejne 200. Uzupełniamy minigana naszego pani i panowie. Yes, bro. I mamy 1000. Pięknie. A to wygląda jak jedna wielka arena. Tak swoją drogą. Już coś słyszałem. Gdzieś tam w środku właśnie. Tam mam ulicy do minigana jeszcze dookoła. Co najmniej 400. Pewnie więcej. Okej, okay, obejdziemy sobie to dookoła. Mam kolejnego drona chyba z tego co widzę, więc sobie go to rozwalimy. Nie musimy na to minigana używać. Przecież amunicji nie, amunicji do minigana mamy naprawdę sporo. Nie musimy się o to martwić. Przecież teraz widzę, że trafiam, no nie?
Wydaje się z tego zrobić trochę Fortnite, ale... Jak wam się nie będzie podobać, to oczywiście wyłączymy to w następnym odcinku. Dajcie znać, czy chcecie te numerki, czy nie, czy wam to przeszkadza, czy nie. Mi osobiście to nie przeszkadza, przynajmniej widzę, że trafiam w niektóre miejsca. Także... Fucking hell, jak chcecie, nie? Cześć, bloaterze! Wiem, mam minigana i go nie używam, ale... Nie, wiecie co? Nie po to tylko zostaliśmy, żeby go nie używać. Fucking hell. Ok, minigun nam tutaj... Oh shit. To jest za łatwy chyba, jeśli chodzi o frame rate, no. No bo wszystko wybucha tak maksymalnie szybkim tempie. God damn it, my frame rate! No cóż, taka jest cena. Taka jest cena, jeżeli chcemy siać rozpiernicz dookoła. Okej, okay, pomału. To wiecie co? Zróbmy to! I teraz będzie coraz więcej przeciwników, jeżeli będziemy minigana na to wychodzi. Fucking hell, ja nie wiem co się dzieje pomału, naprawdę. O mój Boże. Nie mam pojęcia co się dzieje. Ani trochę. Wow! Nie, ewakuacja, nie wiem co się dzieje nawet. Mój Boże. Chyba jeden minigun starczy. To mi się wydaje. Chociaż może się mylę. Gdzie jest ta amunicja na tej drodze? Zabrałem? Nie wiem. A jestem w załuku, chyba bym. Przestań siadł. Okej, tu jeszcze lecą. Zewsząd lecą. Dostałem. Ile to jest w ogóle blok? To jest wszystko. Dobra. Nie ma rady. Po prostu nie ma rady. Na niej. Mój Boże. Tak? Chcesz się bić? Nie wydaje mi się. Jest bloater jeszcze. Być cool. Dla nas? Pięknie. I możemy zobaczyć, że faktycznie normalny strzał zadaje mu 10, ale kryty w głowę bykowi zadaje 30 za strzałem. Ciekawe to jest bardzo. To bardzo ciekawe informacje. Jak ktoś lubi numerki, to będzie tym zafascynowany na pewno. Spadaj sobie rakietami, a minigana. Czego ty oczekujesz? Stary, naprawdę. Teraz znalazłem mój ulubiony poziom, zdecydowanie. Leży, dobra. Mam mało zdrowia i trzeba się będzie podleczyć, zdecydowanie. Ja mój trochę zabrałem minigana. Ten poziom jest skrony pod minigana, tak mi się wydaje, i to jest piękne. Poziom, który jest skrony pod minigana, jest najlepszym poziomem na świecie. Right. Chwila spokoju. Mój komputer dzisiaj obrazi się. On powie, słuchaj stary, zrobiłeś dzisiaj Armageddon w karcie graficznej i ja nie zamierzam się z tobą kumplować już. tak będzie, ja wam mówię. O, rany boskie. Okej, zbierzmy sobie amunicję całą. Którą możemy. Zdrowia mamy z powrotem, także spoko. To amunicję. Coś tam jeszcze różowego widziałem, tak pamiętacie. Ja to chcę zbadać przede wszystkim. Żebym tego nie pominął przypadkiem. No i pięknie, mamy 1000. Gdzie było to różowe coś, co ja widziałem? Nie pamiętam z której strony, to jest taki problem właśnie. Ale było to gdzieś, więc... To było tu. To było tutaj. I mamy tędy iść ogólnie, ale mamy tu właśnie... Co tu jest? To jest w lampie coś tutaj jest. Halo? Halo? O. Lub, okej, okay. To ciekawe, to może tam trzeba jakoś wskoczyć skądś. Ciekawe to jest bardzo, okej, okay. Chyba pójdziemy dalej, bo nie wydaje mi się, że tutaj coś jeszcze było. Pewnie jest, ale to pomijam zakręty w każdym odcinku, więc... Więc wiecie, jak to jest, okej. Okay. Może trzeba jakimś parkurem skoczyć, na przykład stąd tutaj wskoczyć, nie? Bo tu nie, tego nie dostaniemy stąd, nie? O. A gdyby tak, patrz, są tak świetniki ustawione specyficznie, gdyby tak zrobić, o, o shit, no da się, uwaga, da się,
zdecydowanie się da, okej. Okay. Ale... Goddammit, ciężarówko. To jest tak, że on nie wskakuje na tą ciężarówkę, ale wskakuje i... jest dym, nie? Okej, okay, teraz tutaj. Patrzcie na to, o! I po to? Jeee, zagięcie czasu, super. Dało się. Sekret zdobyty. Może nie jest sekret bardziej co... znajdźkę. Coś tajnego. Flaga się gliczowała, czy mi się zdawało? Może mi się zdawało. Biegniemy z naszym miniganem, mamy wciąż amunicji. Ja bym zdecydowanie sobie wypożyczył ten. Użył, może nie użył, ale wyekwipował to. Bo to się może bardzo przydać. Mam do strzelby rzeczy, do strzelby nie... Shit. Do strzelby nie potrzebuję aktualnie rzeczy, więc spoko. Oba, na was nie będę minigana zużywał. Się nie opłaca, zdecydowanie nie. Już tyle was? Wow! Panowie! Oh shit! Okej. Na spokojnie. Bug. Wiesz, czy były bugi wcześniej, że to dali? Albo to jest zawiązanie do kogoś, nie mam pojęcia. Możliwe, że to jest zawiązanie do kogoś. Ugamy w CS-a? Całkiem możliwe. Okej. Okay. To wszyscy już? Uuu, shit. Co to jest? Titanfall. Oh, yes! Thanks, crazy old Italian lady, and thank you, Mr. Pope! To jest Papa Mobil? Oh, shit. No jak ja w to wejdę, zawsze siać się spienić. The Lord gave unto Sam a mech. And it was good. No, panie. O mój Boże. What the fuck? Oh, pretty. All systems online. What the fuck? 20 rakiet. Co się w tym odcinku dzieje? All systems ready. Let God sort them out. Jakie to jest wielkie! No obecnie się zobaczyć, jak nogi działają. A, klipują się jeszcze przez siebie, ale to nieważne. My patrzymy na nogi ogólnie. Co tam było? Skok. Right! Już wiem! To mogę dashować w ten sposób, mogę strzelać, to ja mogę jakie tanie pewnie, nie? Tak jest, dobra. Będziemy nie zmanować. Czy mogę to rozwalić w końcu? Jakie tanie, prawda? O, a spacjon? Nie, nie mogę przez to przejść, tak czy siak. Ciekawe to jest bardzo, okej, okay. No tyle mam pewnie życie. Że muszę trochę uważać. No dobra, jak przez to przejść? Słuchaj, nie mogę nic z tym zrobić totalnie. Mogę to jeszcze na to muszę nawalać? Tak, muszę to nawalać, to całkiem sporo. Oh damn, okej. Okay. Hey guys! O, skrabczek tam jest, niedobrze. Mój Boże, jestem... Teraz ja jestem biomechanoidem. Bo dostaję w ciry. Znaczy im się amunicja przeładowywuje. Czy to jest amunicja, którą ja mam co, tak do końca? Nie, przeładowywuje mi się, nice. Tylko nie mogę przegrzać, okej. Okay. Czyli jak czy muszę przegrzać, żeby mi się naładowało? Bo nawet nie wiem, czy mam przeładowywanie tutaj. A nie, puszcza mi się, wraca samo. Dobra, okej. Okay. Już tos. Czyli niepotrzebnie zużyłem rakiety, to mi się wydaje, no ale... Czego? To jeszcze gdzieś? Ma jakiś problem? Nie wydaje mi się. No, to padnie. Come on. Tak, cały magazyn muszę wywalić, mój Boże. Fajnie, bo to są takie sekcje oddzielone, no nie? Między sobą. Au. Jestem w biomechu. Dalej w to nie wierzę. Oj, wygnoję starczami. Co mi teraz zrobicie, no? Co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie, a ty knu mnie, co mi zrobisz? Umrzesz mega szybko. A ja nie umrę, oh shit. To trochę gorzej.
Dobra, dostaję wci od tych knumów, to jest niedobre. Bo one nie padają tak, jakbym chciał, żeby padły. Po prostu twarde te knuby, god damn it. Dobra, wiecie co? Moim zdaniem trzeba zastosować specjalny atak. Proszę bardzo. Macie gnoje. Wypad, knumie. Umieraj, gnoju, dobrze. Ała, dostaję od polipów, dostaję od wszystkiego. To jest ciężka sekcja. O rany boskie, tu jest rzeczy. Dobra, wy knuje musicie paść szybko, bo ja za chwilę padnę. A nie chcę jeszcze, bo tak się dobrze bawię. Jezus, ma jaki to jest odcinek zajebisty. Ładuj mi to szybko. Chyba knum padł, całe szczęście. Tych dronów tu jest co niemiara. Niestety. Dobra, muszę stąd uciec. Bo jest trochę lipa. Wiem, słyszę wszystko. Niestety słyszę. Ubierajcie. A jeszcze potem będą kolejne sekcje. Ja mam się jakoś uleczyć? Mogę się jakoś uleczyć? Nawet nie wiem. O shit, tu jeszcze jest pol, nie zauważyłem go. Dawaj. Dobrze. Muszę się skupić. Wszyscy nie. Teraz wszyscy? Tak, teraz wszyscy. Tylko jak ja mam się uleczyć? Jest mega lipa. No chyba nie wiem jak się... No chyba będzie lipa, wiecie? Mam zbyt mało zdrowia, żeby to zrobić. Trudno się mówi. No, padło, okej. Co dalej nas czeka? Biomechy, no to lipa. Jak na moje. Wielka lipa. Ja z tymi czerwonymi nie powinno być tak źle. Jak postaram się... Pomijać, jakie ty dobra. Nieważne. Ciężko będzie tym... A, i jeszcze mi się zapisało życie, to ciekawe jak ja mam to zrobić. Nie wiem jak tego zrobić. Chyba, że ja nie mam tylko rakiety. To miałoby sens. O shit, nie mam jak. Shit. Czy takie ty muszę strzelić? Zdychaj, dobrze. Coś tu jeszcze jest? Nie, okej. Wybaczcie na tym dźwięk, ale nie pojadę nic. Dobra, dawaj to. Pozwalamy. Dobra, rakiety już nie mam. A, już mam od razu. Okej, przeładowuje mi się wszystko, super. Chyba mi się udało. O, hentai na będzie atakował. Co to jest? Okej, kolejny boss. Fajnie, że mam dużo życia na niego. A mam pewne życie, okej, no to lecimy. Lecimy z gnojem. Nie ma co. Zakładam, że w głowę mam mu strzelać. Tak zakładam. Chyba trzeba zestrzeliwać te samochody, bo nas zabije. Nie mam czym, goddammit. Aaaa, dobrze, nawiązał do hentaja, super. Japanese schoolgirl, dobrze, nawiązał do hentaja. Okej. Nie spodziewałem się, ale jednak. Dobra, lipa jest straszna. Co to jest? Nie chcę żadnych macek stary, naprawdę. Ja nie z tych. Ja nie z tych. Dobra, łoimy go. Dawaj go sam. Gdzie druga faza będzie? Oby nie, czy on się teraz schował i musimy załatwić tych. O, jest polip, to polipa trzeba załatwić szybko i to bardzo szybko. Dobra, wy macie takie coś. Dobranoc, państwo. Kolejny polip. O, dobra, kamikaze są groźne, bo jak taka bomba we mnie wleci, to będzie lipa. To trzeba przyznać. Dobra, macie to. Bo to mnie nie rani, ale was tak. To jest plus. Okej, i łoimy go dalej. Nie ma, nie padnę na bossie znowu. Nie ma takiej możliwości nawet. Masz to, smacznego. Masz jeszcze raz, a co?
O, zaraz mogę paść. Zaraz mogę paść. Nie padnę, nie padnę. On padnie pierwszy! Yes! Upadł. Yes! Pierwszym razem się udało. Napisy są wcześniej od mowy. Let's get that book. What did Father Mikhail say? Find the statue of Saint. What was it? John? Paul? Ringo? George! Right. Now, turn to. What the hell is a sigil anyway? I don't even. Screw it. This should do it. Oczywiście te cztery. No, mój Boże. No, hey guys. To było jedno C4 rozwaliło w pół budynku. O, mój Boże. Wow! Wow! Śniadanie we Francji, kolejny poziom. Mój Boże, prawie 100 milionów punktów mamy, ale co się działo w tym odcinku? Co to był za odcinek? Jak ja mam go nazwać? Znaleźć minigana? Na bardziej szalony odcinek? Czy boss? Czy... Nie, co? Czy mech? Nie mam pojęcia, jak ten odcinek nazwać, ale ten odcinek był... niesamowity! Mój Boże, to był najlepszy odcinek, jaki grałem jak na razie. Najlepszy poziom, jaki grałem w tej grze. Mogłem się domyślić, że coś będzie z maszynami, skoro nazywał się Machina Ex Deus, czy Deus Ex Machina. Się nie domyślałem, przepraszam, moje włosy się nie słuchają dzisiaj. O mój Boże. Niesamowite to było. Jestem mega content, jeśli chodzi o ten poziom. Wow. Wow. Sekretów 1 na 7. Nieźle. Ok, zobaczmy, co mamy dalej. Mam kascenkę? Tak, mamy kascenkę. Lecimy gdzieś, what the fuck? An old Slavic text we found in Italy told us that the Middle Eastern artifact we're looking for, which is actually of alien origin, is in France. Yep. This is actually one of our less convoluted missions. You sure it's in Carcassonne then? I am sure it is there, but I am not sure a path is wise. This grail, whatever it is, I fear it is anathema unto God. Men died to hide it, to shield the world from its influence. Or to keep it for themselves. Whatever their reasons, we need it. We're gonna win this war, no matter the cost. And what if cost is our soul? I'll write them a check. 5 minutes to drop. What's the situation on the ground? Oh, Catfu. Mental capture the town a while back. We can expect heavy enemy activity. Nice. I like a challenge. You're set to rendezvous with a French resistance cell. Contact's name is Michelle. She'll meet you on the main square. The resistance will get you into the castle. Uh-oh. What the fuck? Lost engine two! Gremlins are real! We got raiders on our tail! O, pani pytak? Nie, samoloty jakieś. Sack of potatoes that's about to fall out of the sky! Start bailing, now! You heard the lady. Go! Będziemy skakać z samolotu? What the fuck? Poszli. Everyone, report! I'm okay! I got out. I lost my shoes! Winds are too strong. Can anyone hear me? Try to stay together. Don't get scattered. We're... Uh-oh. Guys, hello? Uh-oh. Niedobrze. Shit, I can't see anything. Is that a tree? Oh. Hello? Wow! Quinn? Carter? Kenny? Yeah, 8000, ale to ładnie. This mission is going great. Ale to ładnie. Nie mam nic! Nie mam tylko gazety. Znać pojazd. 8000 tych mamy po prostu, wow. I tam mamy nasz cel za 1000 metrów, okej. Okay. Jesus Christ, okej, okay, ten poziom będzie bardzo fajny, okej. Okay. Zapiszemy sobie grę oczywiście. Tutaj. Zapisz, tak, zapisz, nadpisz tutaj. W ten sposób, tak jest, okej. Okay. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, drodzy, na razie, cześć, pa. I do zobaczenia w następnym odcinku z Chrisy. Już tam 4, trzymajcie się, pa, pa.